Cześć, ja jestem Przemek, a Ty jesteś na kanale Czytelnik. W tym odcinku przedstawię Ci listę biografii, które przeczytałem i które mogę polecić. Każdą z tych biografii pokrótce opiszę, tak żebyś wiedział, czy jesteś na nią chętny. Dodam jeszcze, że biografie są w kolejności losowej, więc zacznijmy od pierwszej biografii. My, dzieci z dworca Zoo. Jest to biografia, historia nastoletniej narkomanki od samego początku, od dzieciństwa, jak to się u niej przejawiało, jakie miało następstwo branie różnego rodzaju narkotyków, jak myślała o sobie wtedy, ale także mamy w tej książce dostęp, mamy również dostęp do myśli innych osób z otoczenia właśnie bohaterki, takich jak jej mama, osoby, które pracowały w różnych instytucjach, które miały związek z bohaterką i jej historią. Więc jest to najprościej mówiąc historia narkomanki nastoletniej, dokładnie 15-letniej, 14-letniej. Więc naprawdę bardzo ciekawa książka, niezwykle mi się ona spodobała i każdemu mogę ją polecić. Dalej mamy kolejną książkę, jest to Żywot własny autorstwa Benjamina Franklina, który jest jednocześnie bohaterem tej książki. Książka początkowo miała zostać napisana tylko i wyłącznie dla przyjaciół i znajomych i rodziny Benjamina, jednak po ich namowie postanowił ją upublicznić szerszemu gronu. Jest on jednym z pierwszych założycieli biblioteki, no i jednym z pierwszych polityków na scenie Stanów Zjednoczonych. Ma on mnóstwo osiągnięć, a znany jest ze swoich cnot, które doskonalił powoli i skrupulatnie. Naprawdę bardzo ciekawa postać i jednocześnie niesamowicie skromna. A z jego stylu pisania można wywnioskować, jakim był człowiekiem. Naprawdę bardzo mi się podobała ta biografia. Dobra, kolejna biografia to biografia Steve'a Jobsa, napisana przez Waltera Isaacsona. Walter Isaacson miał kontakt z Steve'em Jobsem, rozmawiał z nim, więc miał kontakt do tego jego inside świata, dzięki czemu mamy bardzo dobrą biografię właśnie tego niesamowitego człowieka. Jak pewnie wiecie albo nie wiecie, jest on twórcą Apple, czyli chyba mi się zdaje, że największej firmy na świecie, której wartość przekracza bilion, tak? Bilion dolarów? Prawdopodobnie, z tego co mi wiadomo. Naprawdę niesamowity wizjoner. Jest to biografia skupiona wokół Steve'a Jobsa, ale również wokół Apple, czyli jego oczka w głowie, które pieścił. Opisuje tam autor również inne firmy właśnie Steve'a Jobsa, więc naprawdę bardzo ciekawa i inspirująca opowieść, tym bardziej dla młodych biznesmenów i ludzi, którzy mają aspiracje do osiągania większych celów. Ok, przejdźmy do kolejnej książki. Jest to biografia Walta Disneya. Walt Disney, potęga marzeń. Autorem jest Bob Thomas. Naprawdę podobała mi się również ta biografia, bo znowu pisarz miał dostęp do rodziny Walta Disneya, przez co miał takie smaczki spoza sceny, a to jest bardzo fajne w przypadku biografii. Ta biografia była bardzo dobra, opisywała całą historię Walta Disneya aż do śmierci, więc naprawdę szacunek dla tej biografii. Walt Disney, niesamowita osobowość, która nie dbała w ogóle o swój biznes, a jedynie chodziło mu o spełnianie swojej pasji, jaką było robienie filmów, a na początku rysowanie. Naprawdę bardzo inspirująca opowieść. Dużo można z niej wyciągnąć. No i naprawdę były to ciekawe opowieści. Dobra, dalej kolejna książka to biografia Michaela Jordana. Autorem jest Roland Lazenby. Książka jest naprawdę gruba i opowiada właśnie historię Michaela Jordana. Nie do końca jego życia, ponieważ jeszcze żyje. Więc opowiada, jak wspinał się po tej karierze koszykarskiej, jak osiągnął różnego rodzaju sukcesy, jak jako mały dzieciak zaczynał, jak starał się być jak najwyższy, jak bardzo mu na tym zależało i wielu uważa, że siłą woli stał się tak wysoki. Więc naprawdę to jest przykład niesamowitej determinacji w dążeniu do swojego celu. No i przy okazji dobrych warunków do uprawiania sportu, więc naprawdę myślę, że Michael Jordan jest i złożeniem talentu, ciężkiej pracy, determinacji i wszystkiego, co można sobie wymyśleć
właśnie w osiąganiu sukcesu sportowego. I tym wszystkim jest Michael Jordan. Więc naprawdę kolejna bardzo ciekawa biografia. Dalej mamy biografię, która mnie zafascynowała. Pełną recenzję macie na moim drugim kanale Przemek Czyta. Jest to biografia Mike'a Tysona, Moja prawda. Napisał on ją z jeszcze jedną osobą, która mu pomagała. Jednak cała narracja jest Mike'a Tysona. Naprawdę możemy fajnie, dobrze ocenić całe życie Mike'a Tysona. I sam Mike Tyson je ocenia z perspektywy właśnie swojej aktualnej perspektywy, czyli ocenia swoje młodzieńcze wybryki z aktualnej perspektywy. Kim był Mike Tyson? Był on najmłodszym mistrzem świata w boksie w wadze ciężkiej. Naprawdę myślę, że już wam coś to mówi. Jest on znany ze swoich kontrowersji oraz ze swojego tatuaża, który tutaj widzimy. Naprawdę wiódł on bardzo imprezowe życie, zażywał mnóstwo różnego rodzaju narkotyków i nie tylko. Robił, co mu się podobało. A, jeszcze był niesamowity wątek w tej książce taki, że cała książka, większość biografii zaczyna się od dzieciństwa, tak? A tutaj był najpierw proces sądowy o to, że Mike Tyson zgwałcił jakąś tam kobietę, nie pamiętam już dokładnie, to chyba była jego żona. Nie, to nie była jego żona, tylko jakaś po prostu dziewczyna. I mamy takie urwanie tej sceny, nie wiadomo jak to się skończyło, czy wygrał proces, czy nie. I zaczynamy wtedy od dzieciństwa, czyli już na początku mamy taki skok adrenaliny i niezwykle pobudza to zainteresowanie czytelnika. Także bardzo łatwo się płynęło przez tą książkę dzięki temu zabiegowi oraz temu, że po prostu było to ciekawe. Naprawdę polecam serdecznie tą biografię. Dalej kolejna biografia. Sztuka zwycięstwa. Wspomnienia twórcy Nike. Czyli kogo? Phila Knighta. Napisał on tą książkę i tutaj do końca myślę, że jest to na pół biografia Phila Knighta i na pół biografia firmy Nike, bo nie ma tu wszystkiego od Phila Knighta. Jest też wplatane jego życie prywatne i tak dalej, ale jest już tu bardzo dużo wątków jego firmy. Myślę, że tworzą oni jeden organizm i właśnie jest to biografia tego jednego organizmu. Naprawdę bardzo ciekawa o tym, jak powstawała ta niesamowicie wielka aktualnie firma, jak się rozwijała, od czego zaczynała, jak sobie radziła z różnymi przeciwnościami, jak Phil Knight musiał sobie z tym wszystkim radzić. Naprawdę bardzo ciekawa. Też mogę ją serdecznie polecić. Dalej mamy kolejną biografię. Jest to biografia Ilona Muska. Tak właśnie wygląda okładka. Elon Musk jest to człowiek, który aktualnie wyznacza kurs ludzkości. Tak bym to określił. Kurs przyszłej ludzkości, więc naprawdę jest to niezwykły wizjoner. Opowiada jego historię od początku, jak zaczął się dorabiać na tworzeniu różnych firm, jak potem zaczął spełniać swoje marzenia i swoje wizje zamieniać w rzeczywistość. Naprawdę myślę, że jeżeli ktoś go nie zna, to muszę pokrótce powiedzieć, że jest on twórcą takiej firmy jak na przykład Tesla, czyli firmy tworzącej samochody elektryczne. Jest on również twórcą firmy SpaceX, która specjalizuje się tym, że jako pierwsza firma prywatna zaczęła tworzyć rakiety i wystrzeliwać je w kosmos, a do tego znacznie zmniejszył on koszty wysyłania rakiet w kosmos. Więc naprawdę kolejny wizjoner, bardzo ciekawa biografia dla właśnie osób ambitnych i osób, które chcą się zainspirować. Serdecznie polecam. Kolejna biografia. Biografia Yuvala Noaha Harari, Sapiens. Nie jest to biografia jednego człowieka, ale jest to biografia całego gatunku, jakim jest Homo Sapiens. Czyli każdego z nas. Naprawdę bardzo ciekawa książka. Niezwykle interesująca. Opowiada historię człowieka od samych początków, od tego jak zeszliśmy z drzewa, a dodatkowo przepowiada on przyszłość i wyraża swoje obiekcje co do całej przyszłości i do tego, gdzie zmierzamy. Jednak to jest mniejszość tej książki. Bardzo ciekawa książka, skupia się on na wszystkim, co dotyczy właśnie ludzkości. A co ciekawe, podaje on nowe podejście do niektórych kwestii, takich jak na przykład zadomowienie się Homo sapiens, które wcześniej było i żyło w stylu łowieckim i
Spieracki? Nie, to jest chyba źle powiedziane, ale nieważne. Więc bardzo ciekawe kwestie porusza i podaje, myślę, że swoje zdanie, które jest czymś nowym w całym środowisku. Niejednokrotnie sprzecza się z tym, co jest uczone w szkole. Naprawdę bardzo serdecznie polecam. Jedna z lepszych książek, jakie w życiu czytałem. Kolejna biografia, biografia Leonarda da Vinci. Znowu napisana przez Waltera Isaacsona. Naprawdę bardzo szczegółowa biografia. Skupia się ona na takich dokładnych elementach, jak chociażby styl malowania Leonarda, ale mamy też tam szerszy kontekst, czyli jak dorastał, jak ostatecznie zginął, jakie ciekawe zajęcia miał po drodze swojego życia. Ale są też tam właśnie takie dokładne elementy, jak metody malowania i tak dalej. Naprawdę bardzo ciekawa książka. Momentami niektóre sprawy były nudne, ponieważ były one bardzo dokładne, jednak myślę, że ostatecznie warto ją przeczytać w całości. Jeżeli kogoś coś będzie nudzić, to można to ominąć, ale nie zalecam ominięcia całej książki. Dobra, i to wszystkie książki, które chciałem Wam przedstawić, a których nie mam tu fizycznie. Jest jeszcze jedna biografia, którą mam przy sobie. Jest to biografia, wywiad z jednym z najbardziej znanych alpinistów, który zjechał na nartach z Mount Everest, a jest to Hans Kammerlander. A książka nazywa się Wzloty i upadki mojego życia. Jest to dobra książka. Nie ocenił jej bym jakoś wysoko na kanonie książek biograficznych, ponieważ jest to wywiad, a książki, wywiady bardzo łatwo się pisze, ale nie są one tak szczegółowe i nie pokazują tyle smaczków. Było to bardziej streszczenie całego życia Hansa i jego spojrzenie na różne sprawy. Myślę, że głównie dla fanów alpinizmu i tego wspinania się na góry ta książka na pewno będzie dobra. Dobra, i to są książki, autobiografie i biografie, które polecam. I mam nadzieję, że spodobał Ci się ten odcinek. Jeżeli przeczytałeś którąkolwiek z tych książek, to proszę Cię, zostaw komentarz i napisz, co Ty o niej uważasz. Dodatkowo poleć mi jakąś biografię, chętnie przeczytam inne biografie. Bardzo lubię czytać biografie i dlatego proszę Cię o rekomendacje. Napisz, co mogę poprawić w tym odcinku, bo jak widzisz, nagrywam to bez cięć, bo nie mam jak teraz montować, a tak myślę, że fajnie się to nagrywa. Doskonale się też w mówieniu bez cięć i bez zastanawiania się długiego. Myślę, że nie pojawiły się tu różnego rodzaju błędy. Pewnie jakieś są, ale nie ma ich dużo. Dzięki, że dotarłeś do tego momentu. Napisz w komentarzu biografia, a przypnę Ci serduszko. Dzięki, cześć.